sobotę 25 czerwca zmarł nagle Jerzy Kaczmarek. Społecznik, pedagog, wychowawca, od 40 lat kierownik klubu osiedlowego Raszyn w spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. Był członkiem założycielem klubu kolekcjonerów fajek w Poznaniu, organizatorem i gospodarzem wielu niezapomnianych imprez pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Klubu Kolekcjonerów Fajek w Poznaniu, wieloletnim prezesem ogniska TKKF Raszyn. Wspaniałym człowiekiem, kochanym przez dzieci, podziwianym przez rodziców, cenionym przez seniorów. Jerzego Kaczmarka wspominają przyjaciele. Jurek Kaczmarek to niewątpliwie tuzinkowa postać. To człowiek, który ukształtował wizerunek klubu Raszyn przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a dla mnie to był mój wzór, bo to jest prawda. Ja zawsze mówiłem, że Jurku, ty jesteś najlepszy spośród nas. On chyba nie do końca może mi wierzył, ale to była szczera prawda. O Jurku usłyszałem po raz pierwszy w roku 82, nie wiedząc, że będę pracował tu na Łazarzu. Wtedy mój przyjaciel Mirek Biegała powiedział, że poznał takiego faceta i widziałby mnie w takim miejscu kiedyś w przyszłości. Jego słowa okazały się prorocze, a Jurek, nasz dziekan, nasz mentor i przyjaciel, po prostu był człowiekiem, którego podziwiałem przez to, że pracując tyle lat, ciągle miał pomysły, ciągle był świeży, ciągle był twórczy. I to jest chyba najwspanialsze w tej pracy, ciągle chcąc, nie wiem, doskonalić się, pokazywać nowe pomysły, nowe formy programowe. I to jest wspaniałe. Sądzę, że był naprawdę wychowawcą wielu pokoleń młodych, starych i był aktywny. Jak już czego się podejmował, to robił to na full, pełen oddany, wspaniały pasjonat. No i brak słów, żeby powiedzieć o osobach. Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych. Ja uważam, że akurat w tym to jest kolejny przykład, który może ten wyjątek, który może potwierdza regułę, ale to jest wyjątek po prostu. I wspaniała postać. I myślę, że po prostu będzie go brakowało nam wszystkim, nie tylko najbliższym, ale tym ludziom. Kiedy żegnaliśmy go na cmentarzu Górczyńskim, widziałem te, sądzę, że grubo ponad 1000 osób żegnało Jurka. To był dowód na to, że był osobą naprawdę, naprawdę nietuzinkową. Jurku, byłeś wielki, jesteś wielki. Kaczmarkiem poznałem się w 70 roku. Pamiętam, jak wyszedł przed klub jako kierownik, ubrany w jasne spodnie, wieloną koszulę z patkami, ciemne włosy, ciemna broda. W ten czas byłem jeszcze nastolatkiem i podszedłem do niego i się spytałem, czy jest nowym kierownikiem tego klubu, ponieważ wszystkich kierowników poprzednich znałem i do tego klubu chodzę od początku, jak ten klub wybudowali. Klub był otwarty w 1963 roku, chodziło się na telewizor, w ten czas był telewizor Wawel, czarno-biały i kierownik przychodząc w 1970 roku uaktywnił ten klub, można powiedzieć, do, jak to trwa do dzisiaj. W 1971 roku już założyliśmy sekcję szachową, ponieważ jestem kierownikiem tej sekcji szachowej do dzisiaj. No i tak przez te lata działaliśmy nie tylko w szachach, ale i prowadziliśmy obozy żeglarskie, 13 lat na Mazurach. Prowadziliśmy wszystkie festyny na Raszynie, łącznie z klubem fajkowym kolekcjonerów fajek. Też był założycielem tego klubu. No wzruszam się, przeżyłem z nim 40 lat. Był bardzo dobrym człowiekiem. Trudno mi dzisiaj o tym mówić. Chciałbym, żeby ten klub istniał dalej. Chciałbym, żeby ta jego właśnie jakby
powiedzieć, misja tego klubu była przekazywana dalsze, bo myślę, że to spełniało w tym osiedlu Raszyna, spełniało to swoje założenie. Był to człowiek zdany, był to człowiek lubiany, był to tytan pracy, skromny. No i wiele zdziałał dla otoczenia właśnie osiedla Raszyn zwłaszcza. Działaliśmy też na jeszcze wielu innych gremiach, że tak powiem, typu żeglarstwo, typu inne dyscypliny sportu, TKKF, tu wspomnę jeszcze. No ale chyba ten klub właśnie taki jako osiedlowy spełniał to właśnie chyba założenie, tak jakie miało być, i on to cały czas tak preferował. No byłem jego takim, można powiedzieć, uczniem. Cóż powiedzieć, no tyle lat z nim spędziłem, no. Miał bardzo duży wpływ na moje życie. No brakuje go. Jury Kaczmarek, najstarszy z kierowników w sensie staż, bo nie o wiek tu chodzi, bo mimo wieku on był bardzo zaangażowany w to wszystko, co robił. Jury, który kojarzy się z raptusem, który na krzycie nawyzywa, a za dzień czy dwa dzwoni i wszystko ponownie, polubownie załatwia. Jurek, na którego można było zawsze liczyć. Jurek, który nas uczył, bo przecież ja przyszedłem, kiedy on już był kierownikiem i poznałem go oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, raptus, ale dobry raptus, w dość specyficzny sposób. Była taka sytuacja, że aby dostać zaliczkę, trzeba było ją wcześniej zamówić. Ja jeszcze jako świeżo upieczony o tym nie wiedziałem, poszedłem do kasy, zagrałem we bank, mówię, że mam zamówioną. Pani spojrzała, Kaczmarek, Kaczmarek. No cóż, Jurek Kaczmarek, ja też Kaczmarek. Dostałem te pieniądze, wchodzę, bo wtedy jeszcze wchodziliśmy do naszej szefowej Wasi Kopatowskiej. Za chwilę wbiega Jurek, który mówi, że ktoś mi podebrał zaliczkę, wyzywa i tak dalej. Potem zorientował się, że to nowy pracownik, nie zorientowany jeszcze w tych wszystkich sprawach, wytłumaczył. Tak poznałem ja Jurka. Potem wiele lat wspólnych, różnych działań, czy ciemzień, czy w klubie fajczarskim, czy z senior Jada, wiele wspólnych imprez, chwil również prywatnych, bo Jurek nie tylko na forum klubu, ale jak potrzebowaliśmy my jako harcerze, to i wtedy nam też pomagał. I ostatnie wspomnienie, 24 czerwca, piątek wieczór, dzwoni Jurek do klubu, żeby się doprecyzować to, że mamy 25 z Krzysztofem z Kopernika i z nim jechać do Stęszewka, żeby dograć senioriadę, która tydzień później na początku lipca ma się odbywać. Umawiamy się jeszcze, że możemy pobyć dłużej, bo Jurek po raz pierwszy coś tam w klubie po południu nie musi wracać. Wspomnimy sobie dawne Stęszewko, bo przecież nie pierwszy raz tam jedziemy. Już mam odłożyć słuchawki, Jurek mówi, a czy dzwoniłeś do Turnia? Tak zdziwiony się pytam, znając Jurka, że zawsze coś tam się jest pod, gdzie ja mówię, ale po co miałem dzwonić do Turnia? On mówi, jak to po co? Mówi, przecież wczoraj był dzień ojca, nie dzwoniłeś do ojca Ryzyka? Ach, mówię, nie, zapomniałem. I sobota 25, szykuję się do wyjazdu, 8:30, dzwoni Marysia. Pracująca wiele lat z Jurkiem i mówi, no Jurek, nie pojedzie.